przejmowaniu inicjatywy w związku. Pod tym hasłem tak naprawdę kryje się cała gama problemów. Myślę, że najpodstawowszym, najboleśniejszym problemem jest ucieczka mężczyzny przed odpowiedzialnością i zostawienie tej odpowiedzialności kobiecie. Bywa tak, że mężczyzna niedojrzały do podejmowania odpowiedzialności, wycofuje się z niej, za plecy kobiety się chowa, ale bywa też, że wiele kobiet dzisiaj dość zachłannie wchodzi na te tereny i chcą podejmować decyzje, tym samym jakby odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czasem chcą podejmować decyzje, a nie chcą podejmować odpowiedzialności, ale generalnie takie dwa nakładają się procesy, które niestety prowadzą często do tego, że mężczyzna jest wycofany, że kobieta przyjmuje funkcjonowanie związku pod swoją pieczę niejako. Dla mężczyzny jest to wygodne, zwłaszcza leniwego i bojącego się decyzji, ale za jakiś czas, kilkanaście lat, on nagle wali 50 stół i pyta, kim ja właściwie w tym domu jestem? Ty tu rządzisz? Ja to jestem do niczego niepotrzebny. To bardzo ciekawe, że mężczyźni odchodzący z małżeństwa, czy chcący odejść z małżeństwa, często z takimi rozmawiam, mówią, proszę pana, jestem do niczego niepotrzebny. Ona sobie doskonale da radę. Ja to tylko przynieść pieniądze, wynieść śmieci. Śmiecie wyniosą dzieci, bo są duże, a pieniądze przekażę pocztą albo na konto przeleję. Nie uchylam się od tego. Proszę pana, ta nowa kobieta beze mnie sobie nie da rady. Ja dopiero przy niej poczułem się mężczyzną. I on mówi prawdę. On mówi prawdę. My mężczyźni potrzebujemy być jakimś ważnym w rodzinie, ale z lenistwa się wycofujemy albo z zachłanności kobiet przegrywamy walkę, nazwijmy to o władzę, czyli o odpowiedzialność w rodzinie. Należałoby to zmieniać, to trzeba zmieniać cierpliwie, pomału, jeżeli powiedzmy 15 lat szło w tą stronę, to teraz jednego dnia się nie odmieni. Ale zrozumiawszy, przegadawszy ten problem, możemy zacząć powodować, że mężczyzna ma coraz większy udział w decydowaniu o losach żony i tym samym losach rodziny i tym samym przejmuje jakby od nowa odpowiedzialność za to, co się w rodzinie dzieje. Ale są różne tereny, na których to przejmowanie inicjatyw jest zablokowane mitami. Na przykład w sferze seksualności mit głosi, że mężczyzna jest ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho, akurat tu strasznie nieszczęśliwie. Bo gdyby kobieta przejawiała odrobinkę inicjatywy i przynajmniej powiedziała mężowi, co jest dla niej nieznośne, to nie byłoby wielu ran w małżeństwach w tej dziedzinie. A kobiety zwykle, wchodząc w rolę, że im nie wolno o tych terenach mówić, zaciskają zęby, znoszą koszmarne zachowania mężczyzny, czasem rodem z pornografii, czasem z opowieści kolegów. Znoszą, bo jestem żoną i muszę, tak? No, bardzo fałszywa postawa. Ten mężczyzna nie miał skąd się dowiedzieć o różnych lękach i blokadach żony, a ona to znosiła, myśląc, że przecież powinien wiedzieć, skoro kocha, to powinien wiedzieć. Nie. Akurat tutaj przejęcie pewnej inicjatywy przez kobietę, wbrew mitom ogłoszonym, było bardzo pożyteczne. Ja czasem mówię tak, niech żona opowie bajkę o sobie. To będzie bajka nieprawdopodobna dla mężczyzny, ale niech uwierzy w tą bajkę i dostosuje swoje postępowanie wobec niej w sytuacji intymnej do jej bajki. I wówczas okaże się, że sfera się otwiera i zaczyna pracować, zaczyna pięknie działać i przynosi szczęście, pogłębia więź, daje radość. A bardzo często sfera seksualności właśnie dlatego, że kobieta nic nie powiedziała o sobie i on ją ranił przez długie lata nieraz, jest źródłem największej frustracji, największych lęków w małżeństwie. Tak, no i ogólnie mówiąc, tam gdzie chodzi o sprawy międzyludzkie, tam powinna przejmować inicjatywę kobieta, bo lepiej się zna na tym. Tam, gdzie chodzi o sprawy materialne czy dalekosiężne funkcjonowanie, powinien przejmować inicjatywę mężczyzna, ponieważ on jest do tego bardziej predysponowany. Krótko mówiąc, małżeństwie każdy niech robi to, do czego jest genialnie wyposażony przez Twórcę i siebie nawzajem tym ubogacają, nie licząc, kto tutaj jest ważniejszy, kto mniej ważny. W kolejnym filmie. Jak rozwijać odpowiedzialność człowieku? To jest bardzo częsty problem, w małżeństwie nieraz drastyczny. I niestety, mówię ja tak o mężczyzna z całym smutkiem, bardzo często stroną nieodpowiedzialną jest mężczyzna.